Halloweena! Moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupałkę, witam was w kolejnym odcinałku, a mianowicie w szóstym odcinałku zagrajmy w New Pokémon Snap, gdzie w ostatnim odcinku byliśmy rozczarowani tym, że w rundzie dniowej Florio nie było zbudowanej tamy. Więc zakończyliśmy na rozczarowanie poprzedni odcinek, więc miejmy nadzieję, że tym razem będzie ciekawiej i lepiej. I co? Pójdziemy sobie do dżungli. Pójdziemy sobie do dżungli nocą, próbując wykorzystać nasze nowe świecuszka, którymi rzucamy w Pokémony i które sprawiają wtedy, że Pokémony świecą. Więc tym się zajmiemy teraz. Ach, tak. Ta przeciemna, ale piękna runda. Dobra. Skanowanko, rzucanko. Siema! I co? Ładnie to się tak świecić? Ignorujesz mnie? Ignorujesz? Ej! Metapoty tu są? Czemu ich tu czyści? Cześć! Nie widziałem was! Dwa świecące metapoty. Była jakaś nowinka. Dobra. Cześć. Skisłem was, widzę. Jabłuszkiem. No, możesz szybciej? Halo? Cześć! Nie wiem dlaczego, ale zawsze wam... zawsze muszę was walnąć tym jabłkiem i zrobić wam zdjęcie, jak was morduję? Zabijam? Dobra, zeskanujemy, czy coś tu widzimy. Ariados. Cześć. A! Co? Jakieś ślady znaleźliśmy? Okej, nie wiem co się dzieje. Siema Ariados. Zmieniliśmy trasę! Siema. Może się skusicie na jabłuszka? Dwa Ariadosy jabłuszkowe. Cool. Cześć. Dobra, idziemy tutaj. Tym bagnem. Coś ciekawego jeszcze poza Ariadosami? Siema, Lediany. Aj. Nie wiem, gdzie ja jestem. Okej. Wchodzimy na drzewo tak jak normalnie chyba. Dobra, zrobiłem zdjęcie. Nie było wycentrowane, ale zrobiłem mu zdjęcie. Są ruiny. Czy może coś wyjść z tych ruin, czy nie? Rzuciliśmy trochę jabłuszek. Ale nie, nic nie wyszło. Halo, dzień dobry. Co tu się odiwania? Cześć! Skaczący, ale jeszcze nie śpiący, no teraz już śpiąc. Dobra, tam jest pan Quazajer. Siema Magikarpy, ja pamiętam, że wy tu jakieś fajne rzeczy odczyniacie. Dobra, mamy jedzącego. Siema Jan Megi. Czy trafię? Trafił w końcu w coś. Panie Magikarpiu. Czy będziecie wyskakiwać, czy nie? Cześć. Łoper był! What? Kurde, przegapiłem go. On tu siedział? O, dobra, ale byśmy mogli fajne zdjęcie Quazajerowi zrobić. Wcześniej tego nie zrobiłem. Cześć. Dobra. I co? To tyle chyba.
Kurde, jest złe, że tego Whoopera przegapiliśmy. No ale nic. Trochę fotek zrobili. Nic nowego... Nie, Metapoda nowego uchwyciliśmy. Dobra, więc jeden nowy Pokémon będzie. Więc jestem zadowolony z tego. I zobaczmy w sumie, czy profesor też będzie ze mnie zadowolony. Zobaczymy, jak mnie oceni. 7 Pokémonów. Cool. Lipard. Czemu ja tutaj nie widzę, ile gwiazdkowych, znaczy jakiego rodzaju gwiazdkę miałem? Bo te 4 to co? To było złote czy diament? No, mamy spoko zdjęcia. Dobra, spróbujmy z tym. Metapodzie. Weźmy to zdjęcie. Morelul. Trzy gwiazdkowe nowe. Weźmy to. Quasair. To zdjęcie jest super. Ariados. Kurde, wziąć dwójkę czy trójkę? Weźmy tą dwójkę, zobaczmy. Panie Magikarpiu. Spróbujmy to? Chociaż... Dobra. Spróbujmy z tym, chociaż wątpię, żeby to dobrze było wycenione. Jan Mega. Weźmy tą jednogwiazdkową. Crystal Blue ma. Spróbujmy może z tym. I Ancient Ruins też ma. Okej. Okay. Tego, żebym się nie spodziewał, że będą miały swój własny folder. Dobra, obczajmy. Okej, więc powyżej 4000 chyba mamy diament. Zostawmy to. Metapod! Ciekawe, czy można go zmusić do ewolucji jakoś. Diamencik! Quasair, to jest super zdjęcie. Tak, jak się spodziewałem, że to będzie takiej kategorii zdjęcie. Diamentowe. Ariados. A więc złocisz. Nie był diament, ale złocisz. Magikarp. Jest upgrade, mały, ale jest. Ian Mega, jednogwiazdkowa nowa. Diamentowa. Kurde, z Ian Megą dajemy czadu. Które zdjęcie mi się bardziej podoba? Chyba to mi się bardziej podoba, to nowe. I Ancient Ruins. Nowość. I tyle. I jak tam jest level up? Nie ma level upu. Oż ty dziadzie. Jeszcze tyle nam brakuje. Path to the Swamp. Udało nam się odkryć nową ścieżkę w dżungli. Czy mieliśmy jakieś w szczególności fajne zdjęcie, które bym chciał sobie zapisać? Wiem, że do tej pory tego nie robiłem, ale myślę, że te Quasaiery mi się podobały. Zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Zróbmy resnap. Nie chcę się cofać jeszcze. Mogę się zbliżyć, mogę tak. Mogę rozjaśnić? Dzień dobry, Quasair. Blur? Nie. Jasność możemy zostawić. Focus size. Focal point.
Okej, tak żeby się skupił na Quasajerze. Ach, jak ja nienawidzę D-padów w padach Nintendo. Wciskasz boki, a on ci przeskakuje górdła. Górdła? Górdła? Nie. Mózg mi się zawiesił, co chciałem powiedzieć? Góra dół, a nie górdła. Górdła. Okej, okay, nie no. Bez filtrów. Zapisz mi to zdjęcie, tak. I co, on teraz jest w moich potencjach? On chyba jest wtedy w moich potencjach na Switchu. Cool. Zobaczmy. No i gdzie on jest? Są zdjęcia z Pikmina, co robił. Dobra. Wróćmy. I wróćmy do kampu. I nie wiem w sumie, czy zapisał mi to zdjęcie, czy nie. Może coś źle zrobiłem. Jeżeli wiecie, czy dobrze to zrobiłem, możecie mi napisać w komentarzach. Ale jestem rozczarowany, że nie zrobiliśmy level upu w nocy teraz. Nowe requesty? Jeżeli zauważysz... Nie, jeżeli będziesz obserwował Metapoda dokładnie, zauważysz, że... używają sieci, żeby się obniżyć? Okej. Okay. Dobra, czyli wracamy na research. Nie chcę dwa razy pod rząd robić tego samego. Spójdziemy sobie zrobić dżunglę dzień. Czy byliśmy w dżungli dzień, jak zrobiliśmy drugi level? Nie jestem pewien. Ale to się zaraz okaże, bo może po prostu zauważymy coś nowego. Siemanko. Cześć. Ipom, ale miałeś krzywą minę skwaszoną. Co się stało się? Dobra. Czy... są... metapoty? Ale nie jestem w stanie go zrzucić. Dobra, dajmy mu spokój. Arbok! Obróć się! Ja mam dobre... Ja mam dobre zdjęcie na ciebie, Arbok. Oberwał! Gdzie idziesz? Gdzie on polazł? Ale pipipeków tu było w ogóle. Arbunio! Dobra, przegapiłem Arbunia już chyba. Jest! Ale nie wiem, co on tam robi. Okej. Okay. Możemy zmienić też ścieżkę tutaj. Widzę Jan Megi w tym miejscu? Dobra, czyli jednak nie byliśmy tutaj po level upie. Bo nie przypominam sobie Jan Megi tutaj. Ale tutaj się dzieje! Cześć, Ipom! Czy ty do mnie machasz? Jabłko ci rzuciłem, niewdzięczniku! Cześć, Quasajer! Chcesz jabłuszko? Czekaj, mogę jakoś tak rzucić, żebyś je mógł wziąć? Okej, nie jesteś zainteresowany. Nie, to nie. Cześć, Pipipek. Pikipek! Jezu, cały czas źle mówię! Nie Pipi, tylko Pikipek. Piki! Pikipek! No, może się nauczę kiedyś. Coś ciekawego? W drzewach? Nie widzę nic ciekawego w drzewach. Wrzucę czy nie wrzucę tam kiedyś coś? Wrzucił! I nic się nie stało.
Przyleciał! Kurde. To może jednak coś tam jest jeszcze do zrobienia. Okej. Okay. Ruiny dniem. What? On poleciał z jedzonkiem! Słodziaku! Cześć! Nie widziały cię jeszcze! O! Jak dobrze! Nowości! Nowości! Metapod tu jest! Kurde, ciekawe czy da się go zrzucić. On tam tak podejrzanie wisi. Siema Lipart. Siema Magikarp. Ale ty jesteś słodkim derpem. Ale ty jesteś słodkim derpem. Dobra, zostawmy go. Czy Wooper funkcjonuje na tej ścieżce w ciągu dnia, czy nie? Nie widzę. Porzucajmy tutaj trochę. Jest! Dzień dobry. A może na jabłuszko się skusisz? Wooper składzaje ręce, pływają? Tacy zadowoleni? Cześć, łupcio. Może jabłuszko? Ale masz w dupie moje jabłka. Niewdzięczniki. Dobra, słyszę coś. Cześć! Co robiłeś? Jakiś taniec odczyniałeś. Od Iwaniał jakiś taniec. No dobra, chyba tyle. Chyba tyle. Dobra, kurde, działo się jednak trochę. Takie to ja lubię. Cześć. Jak się na mnie patrzy, kicia! I poszła kicia. Ups! Bye bye, kicia. Dobra. Panie psorze, bardzo ci proszę, panie psorze, dałbyś mi trochę więcej tym razem punktów niż w tej ścieżce, co przed chwilą robiliśmy. Zaprezentujmy. Beautyfly. Tylko jednogwiazdkowe? A co z tym, co on tak tańczył? Ja nie wierzę, że to jednogwiazdkowe jest. Czuję się oszukany. Ale już mamy super zdjęcie Beautyfly, więc wątpię, żebyśmy je przebili. IPOM. To zdjęcie może? Metapodiu. Mamy dwugwiazdkowe. Jak go trzasnęliśmy tym jabłuszkiem. Mamy dwugwiazdkowego Arboka, którego w ogóle tam nie widać, ale luz. No, obczajmy to Mielmega, chociaż nie będzie lepiej. A tu szczęśliwy Quazajer ze szczęśliwym Wooperem. Pikipek, dobrze powiedział. Czterogwiazdkowy Pikipek, który wozi jedzenie. Fantastico. Łupcio. Weźmy tego szczęśliwego łupcia. Naszego słodkiego derpa. Tukanon. Tukanon. Weźmy to zdjęcie. Lipardzie, Lipardzie. Czy my coś ładnego ci zrobiliśmy? To jest w miarę ładne. Dobra. I panie psorze, co masz mi do powiedzenia w tych tematach teraz? W tej dżungli. W tej dżungli dniowej. Okej. Okay. IPOM! Nowy rekord! Jest awans do złota. Fantastycznie. Metapcio. Brązy! Arbok. Brąz. No, nie spodziewałem się nic więcej. Też diament. No, ale nasze zdjęcie jest lepsze. Zostawiamy to, co jest lepsze. Kwazio. Okej, okay, zostawiamy to. Pikipek, czterogwiazdkowy i brąz tylko! Ale request jest completed. O Jezu, ale to zdjęcie tego łupcia jest cool.
piknę jest, po prostu piknę. I tu kanon! Nowiutki towarzysz. Nowiutki towarzysz od razu ozłocony. No, dwa diamenty. I ile punktów? No, w ponad połowie do kolejnego levela. Nie jest źle, nie jest źle. Wróćmy do campus. Obczajmy requesty, bo jakiś request zrobiliśmy. Jakiś request nowy się pojawił. Co my tu mamy? Check it out! Ten iPhone właśnie przeciął trawę. Okej. Jakaś nowinka, dobra. Pokaż mi wszystkie requesty, bo my jakieś requesty mamy zrobione. Hard work in the jungle? I mamy prezencisz z tego tytułu jakiś. Dzień dobry. Czapunie dostali. No i co teraz możemy zrobić? Zróbmy sobie Illuminas pod tutaj. Myślę, że jeszcze właśnie jeden krótszy moglibyśmy zrobić. A te Illumina Spot nie są takie długie. Może jak oświetlimy Eevee, to coś się nowego zadzieje? Jest zawsze taka szansa. Siema Meganium. Czy ja mogę ciebie doświetlić jeszcze? Chyba mogę. Come on, Eevee. Czy się możesz do mnie obrócić? No ja wiem, że tutaj jest Meganium. Eevee! Jabłka ci rzut... Trafiłem nawet! Cześć, Eevee. Czy czekasz na Meganium? A czemu na mnie nie czekasz? Znaczy, dlaczego nie zaprezentujesz mi czegoś fajnego, nowego? Okej, okay, Meganium jest szczęśliwe. Nie widziałem was tu wcześniej. Serio, nie widziałem ich w tej planszy wcześniej. One tu były, czy byłem ślepy? Nie wiem, co one tu robią. Czy coś fajnego odczyniają? Okej, okay, Eevee został w tyle. Doświetlamy Meganium. W sumie miało być tak, że jak doświetlam Pokémony, to że coś nowego się może dziać wokół. Więc może coś z tym Meganium jeszcze fajnego się wydarzy. Ojeny! Szczęśliwe Meganium! Okej. Okay. Zaświeciłem ci kwiatkiem. Czy on się mocniej świeci, czy mi się wydaje? Może tylko mi się wydaje, ale tak jakby mocniej się świecił. Jakiegoś Super Saiyan mode uruchomił. Okej, okay, powąchałeś sobie drzewko. Czy coś w drzewku jest? Nie widzę, żeby coś było w drzewku. Okej, ale to zdjęcie teraz... Mamy cały Meganium w kadrze, które się świeci jakoś nienaturalnie mocno. A co powiesz na jabłuszko? Gdzie biegniesz? Co się stało?
Czy on wcześniej też tak biegł? What? No dobra. Obczajka, obczajka. Co tu się wydarzyło się? 3 Pokémony znaleźliśmy. Kurde, za każdym razem jak robimy to, to jednego Pokémona więcej znajdujemy. 3 gwiazdkowe Eevee. Mamy też nowe Meganium. Weźmiemy to. Comfy. Nie spodziewam się, żeby to było jakieś zawrotne zdjęcie. Tak, lecimy. Ale do wyceny damy. Dwa tysiaczki. 4 tysiaczki. No, nie było to rewolucyjne zdjęcie, ale było jakieś. Dziewięć tysięcy. Kurde no. Strasznie wolno się zbiera expa. W tym zadanku. Z braku lepszego słowa. No dobra. Ale tutaj będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Trochę zrobili, trochę nowych Pokemonów znaleźli i poznali, zaprzyjaźnili się. Ja się będę odmeldowywał. Jak się wam odcinek podobał, to byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście zalajkowali i napisali, co się wam podobało, albo co się nie podobało. I wpadnijcie też na Discorda, tam zawsze można ze mną pogadać. Jestem prawie cały czas przy kompie, więc jestem zawsze dostępny. I do zobaczenia. Bye, bye!